Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwóch mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. Kiedy wyobrażam sobie stan psychiczny i duchowy apostołów wspinający się z Jezusem na górę Tabor, czasem przychodzi mi do głowy obraz kamieniołomu, gdzie jest cała masa strzaskanych, poszarpanych skał, gdzie jest jeden wielki chaos. Czy nie to dzieje się właśnie w sercach tych ludzi? Przecież oni na Jezusa postawili wszystko. Przecież oni zrezygnowali z całego swojego dotychczasowego życia. Przecież oni wszystko zostawili, żeby pójść za Nim, bo On dawał sygnały, że jest tym właściwym. Bo cuda, bo znaki, przecież oni to widzieli. To jest niemożliwe, żeby wszystko skończyło się w taki sposób. To jest niemożliwe, żeby wszystko się zakończyło jakąś jego tragiczną, dramatyczną śmiercią. Ale nie wyglądał na kogoś, kto żartuje. Może nie wie wszystkiego, może mu się tylko tak wydaje, może będzie jakoś inaczej. To jest niemożliwe, żeby wszystko miało skończyć się tak. A czy on pomyślał o nas? A czy pomyślał o tym, że będziemy musieli wrócić do naszych rodzin, do naszych wiosek? My? Mitomani, poszukiwacze Mesjaszów, znalazcy jednego, fałszywego. Kiedy już dochodzą na górę, robią coś, co zdaje się być ich zwyczajem. Zapadają w drzemkę. No, nie ostatni raz. Przyjdzie jeszcze ogrójec, w którym będą robili to samo. Wydaje się, że to ich metoda na ucieczkę, choćby na chwilę, od myślenia, od cierpienia, od problemów, żeby nie wybiegać w przyszłość, żeby choć na chwilę przestało boleć, żeby nie trzeba było się zmagać. I nagle przebudzenie i ten moment, w którym nie wiesz, czy to, co widzisz, to jeszcze sen, czy już jawa. Kiedy się budzisz i pod powiekami masz jeszcze senne marzenia, a nagle okazuje się, że widzisz coś realnego, coś niezwykłego, zupełnie nieprawdopodobnego. Ale nie mylą się. To naprawdę ojcowie ich wiary, Mojżesz i Eliasz. Skąd wiedzą? Być może to jakaś łaska wewnętrznego poznania. Wszak ci mężowie umarli wiele wieków wcześniej. Nikt im zdjęcia nie zrobił, a jednak wiedzą, że to właśnie oni. I nagle Piotr z jednej skrajności popada w dokładnie przeciwną. Z tej bezradności i niemocy uderza w coś robienie. Coś trzeba robić. Być może z tych samych motywów, żeby nie myśleć, żeby się nie skupiać, żeby nie walczyć wewnętrznie, żeby się nie zmagać. A może pojawiły się nowe. Tak ma być. Teraz jest idealnie. No właśnie o to chodziło. Moc, potęga, chwała, objawienie. Tu chcemy być. Być może dla Piotra i pozostałych zniknął świat, zniknęły problemy, zniknęła wspólnota, zniknęły jej potrzeby, zniknęła misja, zniknęła przyszłość. Wszystko zniknęło, jest tylko tu i teraz i my, i wy. Wy będziecie sobie rozmawiać, dialogować, a my będziemy was adorować.
na zawsze i na wieki. Tu żadna śmierć nie dotrze. Nie, tu żadne cierpienie nas nie znajdzie. Tu żadne odrzucenie nie będzie miało miejsca. I wtedy do akcji wkracza głos. Głos Ojca. Głos, który mówi, że to jeszcze nie jest adoracja wieczna. To, co najwyżej, adoracja wieczysta, bo tak zwykliśmy nazywać adoracje w naszych kościołach, chociaż trwają zaledwie kilka godzin dziennie, mówimy na nie adoracja wieczysta. Być może takiej właśnie doświadczyli apostołowie, ale Ojciec mówi, nie, to jeszcze nie ten czas, to jeszcze nie ten moment. Trzeba jeszcze wrócić w dolinę, trzeba żyć w miejscu, w którym Bóg objawia się w sposób zawoalowany, ale wcale nie mniej realny. Objawia się w Słowie. Jego słuchajcie, mówi Ojciec. Jego, nie siebie. Niezależnie od tego, jaka trwoga dzisiaj wypełnia Twoje serce, niezależnie od tego, jak to, co dzisiaj jawi się w Twojej głowie jako coś absolutnie odległego od woli Bożej, jakkolwiek ją rozumiesz, niezależnie od tego, jaki niepokój dzisiaj Cię zaprząta, mam takie głębokie przekonanie, że Bóg chce powiedzieć Tobie i mnie dzisiaj, nie bój się, nie bój się, nie wycofuj się z życia w marazm, w beznadzieję, w śmierć, ale nie próbuj też radzić sobie z tymi problemami poprzez jakąś nadaktywność. Słuchaj. Słuchaj słowa i rozejrzyj się wokół, bo świat nie zaczął się wczoraj. I świat nie skończył się dlatego, że ty cierpisz. Bóg objawiał się w twoim życiu już w wielu szczęśliwych chwilach, w wielu szczęśliwych dniach. Bóg nie przestał się objawiać. Bóg czyni swoje znaki i cuda wokół. Popatrz, rozejrzyj się, bo Mojżesz i Eliasz już przyszedł i słychać głos. To jest mój syn umiłowany, jego słuchaj, słuchaj. Bóg, który nigdy o nas nie zapomniał. Dlaczegoż miałby zapomnieć o tobie właśnie teraz, kiedy cierpisz, kiedy ci źle, kiedy zaczyna brakować nadziei? To nie jest nasz Bóg. On w takich chwilach nie znika, a my wszyscy jesteśmy w jego rękach. Wszyscy. I tam jest bezpiecznie. Abyście mogli w to uwierzyć. Niech was błogosławi, strzeże i umacnia Wszechmogący Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty.